tak, koleżanki i koledzy, to jest ten dzień. Na moje zaproszenie i na moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Stawiam wyżej przyszłość kraju, przyszłość Platformy Obywatelskiej od własnych ambicji. I wierzę, że każdy z nas postąpiłby tak samo, bo nie bez powodu Platforma jest obywatelska, a obywatelskość to szacunek do drugiego człowieka, bez względu na jego płeć, wiek. Głęboko wierzę, że my, ludzie Platformy, odbudujemy Polskę. Przywrócimy demokrację, praworządność i prawa człowieka. Bo po to ponad 20 lat temu powstawała Platforma Obywatelska. Donaldzie, w twoje ręce! Tak, wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. No nie żebym uwierzył, że wszyscy w Polsce czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale wystarczająco dużo Polaków z dobrą energią, z wiarą w to, że można zmienić ten fatalny układ, który dzisiaj dusi Polskę, chyba czekało z jakąś wiarą, że mogę pomóc w tym, aby właśnie ten czarny sen się skończył. Platforma jest niezbędna, jest potrzebna. Jest potrzebna jako siła, a nie jako wspomnienie, żeby wygrać z PiS-em walkę o przyszłość. Nie ma bez Platformy szansy na zwycięstwo. Nikt nie chce przecież żyć w kraju, gdzie tak naprawdę, nie wiem, samotna matka wychowująca dziecko jest nikim, a tłusty partyjny aparaczek w limuzynie jest wszystkim i stać go na wszystko. Ten obraz widzieliśmy w czasie protestu. Widzimy właściwie każdego dnia. To jest to zło, gdzie nie trzeba żadnego ale, żeby wytoczyć temu złu walkę absolutnie na serio, na 100% od rana do wieczora. Idziemy po zwycięstwo, bo się was nie boimy. Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni.